Allora, ci sbatterci w collo, infimi esseri, Pokémon Ultramon. No i tak, ostatnio zakończyłem grę właśnie na wyspie Pony. W dzisiejszym odcinku udamy się ponownie do Aether Paradise. Tak, ja już chciałem, kurczę, w Pokémon i Flya użyć. Ponownie do Aether Paradise, ponownie do zamku Team Rocket, tak jest, gdyż pozostaje nam jeszcze jedna strona do sprawdzenia, że tak powiem. Choć faktem chyba mamy już możliwość przejścia dalej na obecnym, w obecnej chwili. Jednak myślę, że warto byłoby dokładniej przejść to miejsce. Gdyż wciąż możemy jeszcze znaleźć jakieś itemki, wciąż możemy powalczyć jeszcze z kilkoma ciekawymi trenerami i zobaczyć to i owo. Także chodźmy. Tak, przez te tutaj. Oni tu stoją i stoją i stoją, jak ci... W sumie wszyscy trenerzy w Pokémonach tylko stoją, stoją i stoją w tym samym jednym, jedynym miejscu. Dobra, ostatnio chyba szedłem w lewo, więc teraz pójdźmy w prawo. Tak, tu mnie nie było. Przejdź przez pierwsze piętro? No dobrze, więc muszę cię tutaj zatrzymać. Tak więc dzisiejszy odcinek zaczniemy walką tak naprawdę. Dobra, więc walczmy z kolejną członkinią teamu Rainbow Rocket, która ma jednego Pokemona i tym Pokemonem będzie Mach. Oczywiście nie alolański. No i tutaj chyba od razu będę musiał wstawić Metagrossa, bo Lycanrockiem może to... nie być zbyt udany start. Dobra, leć Metagross. Dobra, Pain Split. To mi trochę HP zabrało, ale tylko odrobinkę. No dobra, więc ten Headbutt. I to powinno Metagrossa, znaczy Maka załatwić. Wow, trzyma się i Pain Split. Kurde, no to już było dość słabe. Nie wiem, czy już mówiłem, jak działa Pain Split. To po prostu Pokémon jakby zbiera HP swojej przeciwnika, no i po prostu później rozdziela je po połowie. Tak, zbiliśmy dokładnie tyle samo HP, co Mach. Okej, tak więc jesteś nie do zatrzymania. No, ale ten Zen Headbutt niezałatwiający Macha troszkę mnie zaskoczył. Dobra, jaka łamigłówka czekać nas będzie tutaj? O, to jest fajna łamigłówka. Dobra. Trochę bazujące na bazie Team Rocket z Johto. Zawrzej mi druza, zanim statuetki miał to zrobiły. Statuetki miał działają na takiej zasadzie, że jeżeli wejdziemy w zasięg i wzroku, to nas po prostu cofnie. Dobra, walczmy więc z członkiem Teamu Rainbow Rocket, kolejnym, który osadł walki Persiana. Dobra, myślę, że tutaj już Lycanrock sprawdzi się nieco lepiej. No dobra, to z mojej strony leci... Trash! Wow, Hyper Voice! Co prawda będzie to nieefektywne. A myślę, że zabierze troszkę więcej, no jakby nie był to atak specjalny. Dobra, Trash, który jednym ciosem zmiata Persiana! Wow! Tego się nie spodziewawszy. Dobra, i level 68... 20... Wow, i 210 w ataku. To rozumiem. Ciekaw jestem, czy jest... silniejszy Lycanrock od Metagrossa. Myślę, że chyba nie, ale w sumie sprawdźmy to, ciekaw jestem. Dobra, więc statystyki. I w ataku mam 210, tu mam 250, to dobra. Czyli różnica jednak jest. Dobra, kolejny Pokémon, którego się do walki może być Zoroark, niech będzie po kolei. No i dobra. Teraz mam właśnie statuetki Meowth, które nas zauważą, gdy wejdziemy w ich zasięg. Jak tu się przechodziło? Mamy tu przycisk, który umożliwia odwrócenie właśnie statuetek Meowth w taki sposób, byśmy mogli na spokojnie przejść niezauważeni. Dobra, i tu mamy kostium. Okej. Dobra, także możemy iść na kolejne piętro. Pierwsze było łatwe. Z kolei tutaj mam już nieco więcej statuetek. Miau, miau, miau! Tak jest, więc walczmy z kolejnym trenerem. Tak więc teraz czeka nas iście kocie wyzwanie. Dobra, także kolejny trener ma Arboka z kolei. Także nie wiem, co Arbok użyje. Jeżeli będziemy jakoś super mocno atakował, to Zoroark może nie być takim najgorszym wyborem. No dobra, także jedziemy.
Spróbujemy. Night Death. Tak, Melodic używający Night Death. Czyż nie jest to podejrzane? I Ice Fang. To trochę zaboli. Tak w sumie dosyć trochę. No tak, no w końcu Zorark. Jego brak defensywy. Dobra, no to Shadow Ball na dobitkę i rozwalamy Arboka. Kobra, czy ta jest od tyłu? Tak, ciekawostka. Dobra, pokonaliśmy kolejnego członka. Mój plan, aby... zaskoczyć cię, ukrywanie się zamiału, niestety jest zawiódł. Ano, zawiódł. Dobra, jak teraz przejść? W zasadzie to musimy zrobić coś takiego, że odwracamy tą statuetkę. Musimy teraz odwrócić tą statuetkę. Tak, te strzałeczki pokazują, w jakich kierunkach ona może być odwrócona. Teraz pytanie... Właśnie. Dobra, i zostaje cofnięty na sam początek piętra. Okej, czyli muszę najpierw obrócić tą. Teraz muszę obrócić tą. Znaczy, z tej strony. I teraz tą. Okej. Dobra, teraz mogę przejść sobie tu. Dobra, tu mamy itemka, jakim jest PP Up. Dobra, teraz muszę z powrotem obrócić tą. Bym mógł obrócić tą. I teraz mogę bezpiecznie przejść sobie do portalu. Okej. Dobra, to jeszcze było w miarę proste. Komplikacje, myślę, zaczną się tu. No dobra, na razie mogę niemalże bezpiecznie dojść do teleportu, niemalże. Dobrze powiedziane. Dobra. Czyli tak, najpierw obróćmy tego. Teraz tego. Teraz tego. Dobra. Jak to może zrobić? No to teleport tutaj idę bez problemu. Problem może być tylko, gdy będę chciał zgarnąć itemki. Dobra, tu coś mam. Max Revive. Dobra, ale mnie interesuje itemek. Dobra, ten się obraca do góry zapewne. Dobra. Jak to zrobić? Musimy obrócić te dwa do góry po prostu. Okej. I teraz sobie do itemka dojdę. Dobra, i mamy Cell Battery. Bateria z kolei sprawia, że jeżeli Pokémon dostanie atakiem elektrycznym, to wtedy chyba podbija mu to spec atak. Więc tak działa ten przedmiot. Dobra, czyli łamigłówka z miałów okazała się nie być jakoś nadzwyczaj skomplikowaną, więc możemy teraz lecieć na kolejną dwójkę członków teamu Rainbow Rocket. Może udało ci się przejść obok statuetek miałów, ale obok nas już nie przejdziesz! Się okaże. Dobra, walczmy więc z kolejnym trenerem z teamu Rainbow Rocket, który ma dwa poksy. I pierwszym będzie Mock. No dobra, czyli znów będę musiał wysłać mojego Metagrossa. Też walka tutaj z Zoroarkiem jest dość ryzykowna. Dobra, więc lecimy Metagrossie. Ciekaw jestem, czy będzie używał Pain Splita. Jeśli tak, to w sumie wyjdzie to mi na korzyść. Explosion! Wow. Widać, teraz dosyć wybuchową taktyką. Dobra, na szczęście był to atak nieefektywny, stąd też zabrało stosunkowo niewiele. No jednak było to dość mocne. Dobra, Firo. Do walki z Firołem w sumie najlepszym wyborem byłby chyba Ninetales, gdyż Zoroark raczej padnie od jakiegokolwiek ataku. Dobra, to leć Ninetalesie. Dobra, jest Ninetales w akcji i jest też i Firo. Okej, no to na Firole użyjmy Ice Beama, oczywiście.
Dobra, czyli lodowy promień, który załatwia oczywiście tego boksa jednym ciosem. Dlatego jeszcze Nevered Metal Ice, który mnie wzmacnia. Tak więc wynik był prosty. Widziałem, co robisz. Po prostu nie byłem w stanie albo tego na tym tego załapać. Kurczę. Powinieneś zrobić odwrót o 360 stopni i wynieść się stąd. O 360 to chyba raczej o 180. No, w każdym razie walczmy z Tereką, która ma tym razem tylko jednego poksa i tym poksem jest Tentacruel. No dobra, leć Zoroarku. No i tak, co tu powinienem zrobić? Spróbuję może na początek się pobić, Nidus. Który, no, zabrał trochę mało. Skald! Ale mam nadzieję, że to tylko przetrwam. Dobra, trzymam się, ale jest poparzony Milotic, czy Zoroark. No to słabo tak dosyć. No dobra, to muszę się wycofać niestety. Wstawę może do Sidueye'a, mam nadzieję, że mnie nie poparzy ponownie. Bo jeżeli tak, to będę musiał chyba użyć Z-Move'a. Dobra, ponownie Scald. I... kurde, poparzony jestem, no. No dobra. Jakoś sobie trzeba z tym poradzić. Dobra, Leaf Blade na początek. Zobaczmy, co zrobi ten Tentacruel. Ponownie Scald. Widać, to jest chyba jedyny atak tego poksa. Dobra, lecimy dalej. Leaf Blade. Który zrobił w zasadzie tyle, co nic. Dobra, dobrze było pozbyć się tego poparzenia, bo ono mi tutaj bardzo, bardzo przeszkadza. Mam Barnhilla. O, dobra. Jak zlecimy poparzenie, zaraz kolejny Scald i co? Kolejne poparzenie! A jak? Dobra. To co, teraz będzie wymiana. Chociaż w sumie, czy to ma sens? Dobra, bijmy się. Może wpadnie kryt? Dobra, cały czas mnie skalduje z... to jest wkurzające. Dobra, tym razem Leaf Blade zabrał więcej. Dobra, damy radę. Po raz kolejny Scald. Dobra, jeszcze raz, jeszcze jeden i będzie potent. O, jednak to starczyło. Okej, więc rozwalamy Tentacruel. Ale tutaj ta ręka mnie troszkę wkurzyła. Dobra. Zaraz, jeśli obrócisz się o 360 stopni, to będziesz przy... twarz do mnie. Albo twarzą do mnie. Dokładnie, o tym mówiłem. Dobra, tak więc czas podleczyć moje poksy. Czy ja mam full restore? Mam full restore. To jest dobry itemek do leczenia poksów, które mają jakiś dodatkowy stan. Dodatkowo jeszcze jakiś hiperpotionek. To trochę mało. Użyjmy max potiona może jednak na Metagrossie. Metagross może się ukazać bardzo potrzebnym, praktycznym pokemonem przeciwko kolejnemu liderowi złego teamu, z jakim przyjdzie nam się tutaj zmierzyć. A jest i on. Oto jest i... ty musisz być tym intruzem, o którym ciągle gadają. Jestem Lysander. Przygotowałem niesamowitą broń, by zmieść z ziemi głupców, za wyjątkiem mojej drużyny, Teamu Flare. Ale w pewnym momencie jakieś światło wciągnęło mnie tutaj i znalazłem się w tym świecie. Ale to bez różnicy. Moje cele pozostają bez zmian. To, w którym świecie je zrealizuję, jest bez znaczenia. Jedyny świat, by stworzyć, czy jedyną szansą, by stworzyć świat, gdzie ludzie będą żyli w pięknie, to świat bez konfliktów i kradzieży. Za mną znajdują się dwa przyciski. Jeden otwiera ścieżkę, która pomoże ci przejść dalej. Drugi zaś aktywuje broń, która jest w stanie zniszczyć wszystko na tym świecie. Więc decyduj. Mam nadzieję, że to, co wybierzesz, zmieni na lepsze przyszłość. Niezależnie od tego, czy aktywuje broń, czy bezpiecznie ona będzie spoczywać pod ziemią. Okej, czyli musimy wybrać któryś z przycisków. I nie wiem, czy w zasadzie jest różnica, który z nich wybierzemy, ale może wybierzmy pomarańczowy. Czy jak to gra określa, czerwony. Niestety,
Nie, wy jesteś tym wybrańcem. Zniszczysz świat, który próbujesz chronić swoim rękoma. Jednak, wciąż jest jeszcze czas i moja broń w pełni się aktywuje. Przyciśnij kolejny przycisk, a wtedy będziesz w stanie ją zatrzymać. Oczywiście, ja na to ci nie pozwolę. Tak więc zatrzymam cię na trochę. Przyszłość, którą ja chcę lub... przyszłość, którą ty chcesz lub przyszłość, którą ja chcę. Zobaczmy, która się ziści. Dobra, więc teraz przyjdzie nam walczyć właśnie z Lysandrem, przywódcą teamu Flair. Który również ma 5 boksów i również będzie chyba miał jakiegoś legendarnego, ale na początek Mienshao, czyli Pokémon walczący przeciwko Zoroarkowi, to możliwie najgorsza sytuacja. Dobra, czyli do walki wyślę Decidueye'a, spodziewając się jakiegoś ataku typu walczącego lub normalnego na start typu Fake Out. No i nie wiem, czy tutaj jest jakaś różnica, który przycisk bym tak naprawdę wybrał. Trudno mi powiedzieć. W sumie Mienshao może poznać Acrobatics. Ale na szczęście go nie używał. Że U-turn. Dobra, i kolejnym Pokémonem Lysandra będzie Hunchcrow. Troszkę mi się to niezbyt podoba. Dobra, w każdym razie Leaf Blade, który coś tam wziął, ale to coś to trochę mało. No dobra, to tutaj do walki wyślę Ninetales. Też ewentualny atak mroczny nie byłby na mnie efektywny. Gorzej jak użyję typu latającego. W sumie kolejny trener właśnie też i z Hunchcrowem. Dobra, Dark Pulse to zrobi nie za wiele. A z kolei mój Dazzling Gleam powinien załatwić sprawę. Także silny atak baśniowy. Dobra, załatwia to Hunchcrowa, no i dobra. Kolejnym boksem Lysandra będzie... Pyroar. Okej, Pyroar w sumie jest Pokémonem, którego już znamy. Ale do walki z nim chyba wyślę jednak Milotika, gdyż wodny Pokémon tu się jak najbardziej przyda. Tylko teraz będziemy mieli okazję zobaczyć Samsa Pyro. Właśnie samiec jak to lwa ma taką oto wspaniałą krzywę. Dobra. Także z mojej strony Hydropompa i Hyper Voice. Dodatkowo teraz Pyro jest wzmocniony umiejętnością Rivalry, która zwiększa siłę ataków, gdy przeciwnik jest tej samej płci. Skąd wiem, że ma tą umiejętność, bo jeżeli by miał Unerf, czy Unerf, czy jak to się tam czyta, to na samym początku pojawiałaby się o tym informacja. Dobra, kolejnym Pokémonem będzie znowu Mienshao, no to ja znowu wstawię Decidueye'a. Ciekaw jestem, czy znów użyję U-turn. Znaleźć życie pewnie tak. No dobra, to ja może użyję syntezy w takim razie. Tak jest, dokładnie. Kolejny raz U-turn. Także Mienshao wraca do Lysandra i kolejnym jego Pokémonem będzie Gyarados. Czyli w sumie nie taki najgorszy przeciwnik dla mojego Decidueye'a. Z jednej strony, bo obniżył mi atak. Więc może lepiej jednak będzie się faktycznie wycofać. Zastanawiam się, czy wysłać do walki może Metagrossa. I chyba tak zrobię. Jeżeli miałby użyć jakiegoś Ice Fanga, to Metagross będzie niezłym wyborem. Gorzej będzie się użyć Cruncha. Wow, mega ewoluuje! Jednak Lysandr może używać mega ewolucji. No w sumie w grach Pokémon XY też mógł. Dobra, będę nie użył Cruncha. Niech to. Dobra, wygląda na to, że stracę Metagrossa. Wow, cios krytyczny. Dobra, to było... mocne. No dobra, to leć Ninetales w takim razie. Mega Gyarados jest Pokémonem wodno-mrocznym. Także... mój Dazzling Gleam będzie super efektywny. Ale nie na tyle mocny, by wykończyć go. Jest... o nie! Stone Edge! Dobra, sytuacja robi się dość napięta. Znaczy, wątpię, żeby Decidueye był szybszy. Kurde, teraz muszę naprawdę ostro kombinować. Ciekaw jestem, czy on może... tak, raczej może się podleczyć. Ale dobra, zaryzykuję. Nasty Plot. I zobaczymy, co on zrobi. Czy mnie zniszczy, czy mnie nie zniszczy. Waterfall, raczej mnie zniszczy. Dobra, 1 HP! Trzymam się jakoś. Okej, iluzja zniknęła. Spróbujemy Night Dash.
po Nestiplocie. Kurde, yeah. Ale dobra, obniżyłem mu celność, więc jest szansa, że nie trafi. No niestety trafia. Dobra, sytuacja zaczyna wyglądać bardzo, bardzo słabo. I czemu ja nie mam Sucker Punch, ale decyduję. Akurat w momencie, kiedy jest potrzebny. Dobra, Leaf Blade. Ciekawe, czy on się poleczy. Tak! Mogę użyć trawiastego Z-Move'a. Dobra, w każdym razie Leaf Blade, który działa naprawdę bardzo przyzwoicie. Dobra, teraz chwila prawdy. Czy przeżyje Cruncha? Żyj, 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 żyj! Nie! Dobra, Mega Gyarados mnie niszczy. Dobra, muszę wysłać tylko Roka w takim razie. I pobić się Pokemonami, które już mają wbity level. Dobra, Thunderfang! To już raczej załatwi sprawę. Dobra, i ostatnim Pokemonem... A dobra, nie takim ostatnim, bo jeszcze mam Yeshao. Dobra, więc zobaczymy, co to się będzie działo. Dobra, jak mieszało, to ja muszę wysłać Milotika. Dobrze byłoby podleczyć Decidueye'a. Bo on może mi się jeszcze przydać, przynajmniej do walki z Mieszao właśnie. Dobra, więc użyjmy... Nie to... Tu Revive. 13 ich mam. I na Decidueye'o. Na początek spodziewałem się Fake Outa. Wow, High Jump Kick jednak! Dobra, mogę tego nie przeżyć. Dokładnie, dobra, leć Lycanroc. Spróbuję Mieszało załatwić jego własną bronią. Dobra, i szybka zmiana, teraz do walki wchodzi też Decidueye. Tak, niech się rozbije tym High Jumpem. Dobra, High Jump Kick oczywiście nie zadziałało, tak więc Mieszało się rozbił. A teraz, spodziewając się Uterna, wstawmy Lycanroca. Dobra, więc za zmianą zmiana, dokładnie Uterna. No i teraz pokaże się ostatni Pokémon Lysandra, jakim okaże się być Yveltal, czyli legendarny Pokémon z regionu Kalos. Tak, dlatego dzięki Dark Aura zwalczają się jego ataki mroczne. Dobra, początek użyję na nim Rock Tomba, żeby obniżyć mu speeda, tak by ewentualnie Decidueye mógł z nim jakoś walczyć. Psychic! Ciekaw jestem, czy mnie to załatwi, ale raczej tak. No niestety. Dobra, sytuacja nie ma się za dobrze, bo Decidueye'em tego czegoś nie rozwalę. Dobra. I przydałby się znowu Revive. Na Lycanrocu. Dobra, on mi... O nie. Oblivion Wing to jest ekskluzywny atak dla tego Pokemona. On po prostu leczy. Tak jest. Leczy Yveltala po użyciu. Co jest bardzo, bardzo słabe. Dobra, muszę używić jakiegoś Pokemona. Ale z drugiej strony... Co ja, kurde, powinienem zrobić? Dobra, użyję Max Revive'a na Milotiku. Dobra, Psychic, który raczej mnie zmiecie. Zmiótł mnie wcześniej, więc tym razem pewnie też. No dobra, leć Milotik. Milotik może jeszcze to wygrać. Może. Albo i nie, zobaczymy. Dobra, Ice Beam. No sądziłem, że zabierze to więcej. Oblivion Wing, no niestety, ale nie kosi. W sumie tyle, co zabrałem, to tyle mniej więcej odzyskał. Dobra, nie sądziłem, że z Yveltalem będę miał takie problemy. Dobra, zmarnuję kolejnego Max Revive'a na Ninetalesie tym razem. Ponownie Oblivion Wing. Ja zastanawiam się, czy poświęcić Milotika, czy nie. Dobra, użyjmy może wodnego ruchu Z. Spróbujmy zabrać jak najwięcej, a później czyste wejście na Ninetales i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, ma Psychic, co niestety nie jest dobrym znakiem. Dobra, Hydro Vortex.
Dobra, ile to weźmie? Trochę wzięło, ale to wciąż trochę mało. O, Psyche na dobitkę. Dobrze, że tego używa, się nie leczy. Bo dzięki temu będę go w stanie rozwalić Ninetalesem. Dobra, lecz Ninetales. Dobra, myślę, że Ninetales już będzie w stanie chyba dokończyć dzieła. Tak więc mój najpotężniejszy cios, Ice Beam! Zobaczmy, ile to zabierze Veltalowi. Mam nadzieję, że... Tak! Załatwiło to! O kurde, dwa Max Revive'y musiałem zużyć w tej walce. To aż strach pomyśleć, co będzie w kolejnej. Dobra, no i pozostaje jeszcze Mien Shao. Mam nadzieję, że będę szybszy od niego, bo jeżeli nie, to po mnie. Dobra, jestem szybszy. Dozing Gleam i po Mien Shao. Uff. Dobra, udało mi się rozwalić Pokémon Lysandra, ale mecz był mega ciężki. Tak więc czuję przekonujący ogień w twoim sercu. Siła, by coś bronić, ha? No cóż, dobrze, idź i przyciśnij przycisk. Okej, okay, taka sprawa, tutaj chyba nie musieliśmy przychodzić. To tylko była taka opcja. Albo i nie. A, po prostu trzeba było aktywować jeszcze porta. Dobra, więc wszystko jest już aktywne. Tak więc otworzyliśmy lustra, portal nie był aktywny. Zatrzymałeś moją niesamowitą broń, jak i również otworzyłeś drogę dalej. Może w moim świecie, może i mój świat miał takiego terra jak ty, który też wybrał inną ścieżkę. Nie. Nic mnie nie zmieni. Ja obrałem ścieżkę stworzenia pięknego świata i tą ścieżką muszę podążać. Nawet jeżeli oznacza to tylko ratunek starego świata. Okej. Okay. W każdym razie udało nam się pokonać Lysandra i w ten sposób odblokować już przejście na sam koniec w zasadzie. Na finalne wyzwanie zamku. Ale tym oczywiście zajmiemy się już później w SSR 2 odcinki, gdyż wciąż jeszcze pozostało nam to i owo na wyspie Pony. Tylko tak, najpierw muszę odwiedzić Zedru Pokémon, żeby podleczyć moje poksy, gdyż oberwało mi się i to naprawdę mocno. Także Centrum Pokémon i leczymy się. Dobra, tak więc z poksami w pełni sił, myślę, że będę mógł już ruszyć dalej w głąb wyspy Pony, by po prostu przejść przez nią dalej. No i to oczywiście będzie miało miejsce w kolejnym odcinku, gdyż w dzisiejszym będzie to już wszystko, tak więc ja z wami się żegnam i do usłyszonka w kolejnym odcinku, w którym to właśnie udamy się na Pony Gauntlet, gdzie czekać na nas będą jeszcze zapewne jakieś trenerzy, może jeszcze nowe Pokémony i na pewno jeszcze parę przedmiotów do znalezienia. Tak więc do usłyszonka w kolejnym filmie. To cześć!